fondo gallery, picture gallery. To jest właśnie, no tutaj się pracuje, codziennie tutaj siedzę, a tutaj jest nasz no, taki no, największy, ten główny lokal, gdzie mamy wystawy. Teraz akurat przygotujemy się na wystawę na jutro, mamy Winter Saloon, taka właśnie grupowa wystawa i dlatego tutaj, przepraszam, że jest tak zasłonięte. To jutro oczywiście zdejmiemy i będzie nasz wernizaż. Zaczęło się od tego, że ja chciałam mieć galerię już od lat. Tylko, że to nie jest oczywiście takie proste. Trzeba mieć... Myślałam, że trzeba mieć... No, trzeba mieć studio, trzeba mieć miejsce na galerię. Ale okazało się tak, że dostaliśmy możliwość, żeby dostać duże mieszkanie. I sobie pomyślałam, okej, to mamy teraz duże mieszkanie, co z tym, to teraz może właśnie jest szansa, żeby tutaj otworzyć galerię. I może nie jest tak, nie jest potrzeba taka na to, żeby mieć właśnie lokal. No i od tego się tak powoli zaczęło, że otwarła się dla mnie taka nowa możliwość. No i potem już mieliśmy właśnie salon w naszym mieszkaniu z wystawą taką pierwszą solo, to jest z Martyna Borowiecka, artystka. I mieliśmy galerię w naszym mieszkaniu no tak przez mały rok. Potem znowu było lockdown, ten drugi lockdown. I wtedy też zaczęli nam budować, mieli robić dach u nas. To dlatego było, że wszystko było, no tak... Rusztowania między stawiami? Tak. I wszystko, no nie było światła, był cały czas hałas. Po prostu nie dało się już tam trzymać galerii. I to miało trwać przez 8-9 miesięcy, coś nie było. No i zobaczyliśmy, że ten lokal był wolny. I dlatego, że nam dobrze już szło, no to myśleliśmy, okej, no to why not? To spróbujemy po prostu wyskoczyć w to i mieć lokal. I jest o wiele łatwiej. Pan Ekspera to jest taka mała część, która jest niezależniona od Kopenhagi. To jest niby takie małe miasteczko w miasteczku, ale i tak jest część no, dużej Kopenhagi. Tak jak się liczy ludzie, no to Ekspera jest też część Kopenhagi. Część dużej Kopenhagi, to się nazywa Storkenhavn. Tak, no. A Frederik Speer się nazywa Frederik Speer, bo tutaj Frederik to był król Frederik. Berg to jest góra, Frederiksberg no to jest góra króla Fryderyka i ta góra jest no, tam troszkę dalej od tej galerii, tam jest mały zamek i tutaj miał swój syn letni zamek i tam jest też taki piękny park i generalnie no, to jest bardzo, bardzo taka no fajne miejsce w Kopenhadze, gdzie myślę, że no, dużo ludzi tutaj lubi właśnie mieszkać, bo tutaj jest zieleń, jest blisko centrum i masz wszystko tutaj niby jest. No i tutaj mamy takie bardziej niby white cube miejsce. Bez okna, białe ściany i lampy. I jednak jest tutaj miejsce na to, że można też wystawiać większe obrazy. Storage room. Czasami jak posprzątamy, to tutaj też zapraszamy gości, bo
no zawsze jest tutaj niby tak... it's always fun for them to see because there's always a lot of different paintings and yeah, so they can get a good impression of our artists. Urodziłam się w Krakowie, znałam się, przeprowadziłam do Kopenhagi w roku 92, miałam wtedy 8 lat, ale z takich powodów już bardziej takich osobistych, no to dopiero byłam z powrotem w Polsce, kiedy miałam 18 lat i przez ten czas dużo nie mówiłam po polsku, bardzo no, uczyłam się duńskiego. No i dlatego mi brakuje czasami słów po polsku i jakieś mylę końcówki i tak dalej, ale mam nadzieję, że i tak jakoś się rozumiecie, co ja się staram powiedzieć. Tak, to jest bardzo taki też uroczy charakter tego, jak fajnie mieszasz jednak języki. Ja zawsze byłam zainteresowaną sztuką. Kiedy byłam mała, sama malowałam, ale jednak poszłam inną ścieżką i byłam tancerką. To przez wiele lat byłam tancerką profesjonalną, tańczyłam nowoczesny taniec i balet. I wiele razy tańczyłam na przykład w muzeum razem z sztuką. I to dla mnie po prostu no, dało tyle, made so much sense, że pomyślałam sobie wtedy, muszę coś z tym zrobić, muszę z tym jakoś dalej z tym pracować. Wtedy to jeszcze byłam tancerką i w ogóle tak nie wiedziałam jak, ale że wiedziałam po prostu, że to dla mnie naprawdę jest przeżycie wielkie i że to jest tak dobrze, so well connected i że tak bardzo it lives each other. No i życie jako tancerka to nie jest zawsze łatwe, kiedy już chciałam mieć rodzinę i w ogóle plecy zaczęły mnie boleć i tak dalej i pomyślałam, no teraz mam właśnie szansę, żeby studiować sztukę, no tak jak zawsze też chciałam studiować sztukę jako in a university, historię sztuki. No to poszłam na historię sztuki i dostałam MA. No i jak skończyłam, no to właśnie miałam tą możliwość, żeby zrealizować takie marzenie i wtedy to nagle było dla mnie bardzo logiczne, że oczywiście no to sama zrobię galerię i sama właśnie zrobię te wernizaże, ten właśnie combination between taniec i sztuka razem. Dwa razy do roku właśnie taki salon i zimowy i na lata. To jest po prostu taka bardzo dobra możliwość, żeby pokazać ludzi, jakich mam artystów. No i niby tak, nie jest to jakieś... it's not a really like so unique concept. I think a lot of galleries does that, makes wins exhibitions, groups exhibitions. Pokaz właśnie wszystkich artystów. I to jest fajne jest to kuratować, trudne. Trudno, żeby wszystko było dalej jakoś spójne. Tak, ale bardzo to lubię też i widać, że więcej gości przychodzi do galerii, bo zawsze jest coś, które właśnie komuś coś podoba, nie? To nie jest, czasami jeżeli masz tylko taką właśnie solo exhibition, no to albo to lubisz, albo nie. Female artists are not as well represented as male artists. That's the common like problem everywhere. In the history, now, to jest po prostu taki fakt. I o tym ja też o tym oczywiście myślę i nie wiem, no, zamiast się tym za bardzo denerwować, czy to po prostu chcę coś zrobić, żeby to zmienić. Taką małą różnicę niby zrobić.
Ale to też jest tak, że dla mnie to nie jest niby... To jest może taki mój własny projekt, ale to nie jest tak naprawdę ważne. Ważne jest, że mam dobrą sztukę. I jak ktoś tutaj przychodzi, to nie jest... Ja nie mówię, a role in female art jest jako pierwsze. To jest dla mnie niby obojętne. Obojętne w tym sensie, że ważne jest to, że malarstwo jest dobre, sztuka jest dobra, to ma być to, co jest the main focus. Ale jest tak, że jestem bardziej otwarta na artystki i widzę, że nie brakuje fantastycznych artystek. Jest ich mnóstwo, to dlaczego nie? Jest dużo galerii, które reprezentują tylko prawie tylko male artist. To dlaczego nie może być odwrotnie? Ale oczywiście to jest taki dynamiczny proces, to nie jest tak, że to jest zamknięte na zawsze, ale myślę, że też tutaj na początku, bo jesteśmy jeszcze dalej małą galerią, to dobrze mieć taki koncept, który jest rather tight. To ludzie wiedzą, co what they can expect. Martynę odnalazłam najpierw przez Instagram. Zobaczyłam jej sztukę i strasznie mi się spodobała, tak powiem, zakochałam się od razu. I skontaktowałam się z Martyną, bo oczywiście chciałam zobaczyć, czy te sztuki są aż takie piękne w real life. Pojechałam do Krakowa, Martyna mnie zaprosiła do swojego atelier, studio. No i po prostu te sztuki były dla mnie przepiękne. Nawet fajniejsze niż na Instagram, to się strasznie z tego ucieszyłam. No i powiedziała mi, co mnie zaskoczyło, że... Bo Martyna sztuki są... Martyna używa dużo bardzo takich feminine colors, feminine sensibility in her paintings. I ona powiedziała, że dostała krytyki dużo dlatego, że te kolory były za bardzo właśnie takie soft i że na market to trzeba robić coś, co jest bardziej takie właśnie dla męskiego wzroku. I to, no to mnie bardzo wzruszyło i w ogóle... No pamiętam, że pomyślałam, że myślę, że w Kopenhadze w Danii na pewno jest większe otwarcie na to, żeby właśnie taką silną sztukę, która właśnie pokazuje kobietę what used to be seen as soft or naive or that could be turned around as something powerful that we would not be ashamed of as a woman. Naprawdę wiedziałam, że spotkałam artystę, która jest właśnie bardzo, bardzo specjalna i że musiałam z nią pracować od razu. No i fakt jest, że jak przyjechałam, że jak pokazaliśmy te prace w Danii, no to po prostu był wielki sukces.